Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Zgodnie z zapowiedzią na InstaStory, a w zasadzie z, zgodnie z decyzją osób obserwujących na InstaStory, które to odpowiedziały, że chciałyby właśnie taki temat podcastu, e, dzisiaj go nagrywam, a mianowicie e, temat, który poruszę, to e, moja osobista droga. Od zeszłego roku. Od dokładnie 24 lutego zeszłego roku, kiedy to wydarzyła się bardzo trudna i duża rzecz, o której zresztą zaraz opowiem, przez moje przybranie nawadze, mojej jako dietetyczki, psychodietetyczki pomagającej w odchudzaniu, co mogłoby się wydawać no, trochę strzałem w kolano, że o tym mówię, ale ja absolutnie uważam, że tak nie jest wręcz w drugą stronę. Do tego, do 12 maja 2022 roku, kiedy tornado jest już za mną, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak to się stało, że w ogóle zmiany w mojej sylwetce zaszły. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak ja sobie z tym poradziłam, co robiłam dokładnie na kolejnych etapach tych moich problemów z zeszłego roku i jak to się stało, że w zasadzie z energetycznego zera, którym byłam przez pewną część zeszłego roku, roku, doszłam do momentu, który, no właśnie, najlepiej obserwować na Instastory, bo też zdaję sobie sprawę, że są osoby, które mnie słuchają, a nie obserwują mnie na Instagramie, więc może gdzieś tam tego nie widzą. Niemniej ja na Instastory teraz raportuję regularnie swoje poczynania treningowe, swoje zmiany w myśleniu. Myślę, że osoby, które mnie obserwują od jakiegoś czasu, widzą tą zmianę, mam przynajmniej nadzieję, taką w poziomie choćby mojej energii i zaangażowania w różne działania, więc chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak to zrobiłam i w zasadzie jak zastosowałam rady swoje własne, które do tej pory którymi do tej pory dzieliłam się z osobami które były właśnie w, takim, w takiej sytuacji, że e, doświadczyły e, przybrania na wadze ja, na czym ja wtedy z nimi pracowałam e, nad, jak one zastosowały plan minimum i jaki miało to wpływ na nie. tak się złożyło mi w życiu z e, powodów na które nie miałam wpływ, że ja sama również musiałam skorzystać właśnie z tych rad a propos planu minimum, e, a propos wyznaczenia sobie priorytetów a propos odbudowania zasobów, bo e, naprawdę było to e, chyba pierwsze w moim życiu aż tak duża utrata, zmiana, e, utrata zasobów. Tak mi się wydaje, chociaż miałam różne okresy w swoim życiu. Tak sobie jeszcze myślę e, e, ewentualnie o mojej nerwicy lękowej, która była e, jakby w takim bardzo zaawansowanym stadium, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj e, odziwo zaliczyłam trochę większy dół więc o tym wszystkim Wam opowiem jak właśnie przez to przeszłam jak sobie poradziłam z przybraniem na wadze jaki plan naprawczy wprowadziłam no i jakie są tego efekty i jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogę o tym opowiedzieć teraz, dlatego że sobie zrobiłam notatki do tego odcinka i sama aż taką wewnętrzną dumę poczułam z siebie z tego co zrobiłam, z tego jak do tego podeszłam bo naprawdę widzę tego niesamowite efekty i cieszę się, że mimo presji, o której również zaraz w sensie presji, którą mogłabym mieć na szczęście i nie miałam, udało mi się z tego wyjść bez pośpiechu, powoli i na swoich zasadach. Zacznę od tego, co się w ogóle wydarzyło w zeszłym roku. W zeszłym roku, a dokładnie 24 lutego 2021 roku, dostaliśmy informację o tym, że brat, starszy brat mojego męża miał wypadek na motorze. Na początku ta informacja nie brzmiała aż tak źle, ponieważ dostaliśmy informację, że no został potrącony, niemniej zaraz po wypadku był świadomy i, znaczy świadomy, no, no świadomy, tak? Nie, nie, nie do końca to, co mówił, miało sens i logikę, niemniej trafił póki co na obserwację do szpitala. Niestety, z godziny na godzinę dostawaliśmy coraz to gorsze informacje na temat tego, że prze, przesuwają go na oddział intensywnej terapii. Niedługo potem dostaliśmy informację o tym, że muszą go wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej, ponieważ jego Obrzęk mózgu no, znacznie się powiększa i nie za bardzo da się nad nim zapanować. Dodam tylko, że brat mojego męża mieszka za granicą, a to były czasy takiej grubej pandemii, że tak powiem. Cały nasz kontakt w tamtym czasie był telefoniczny i to z barierą językową, to znaczy nie mamy problemu z rozmawianiem po angielsku, niemniej szkocki-angielski to trochę inny rodzaj angielskiego, poza tym też no, cała nomenklatura medyczna. Potem z dnia na dzień było tylko gorzej. Dostawaliśmy informacje na temat tego, że w momencie znalezienia brata Kuby po wypadku, jego kask leżał kilka metrów od niego. Dostawaliśmy informacje o tym, że obrzęk mózgu no, się nie zmniejsza, że są wprowadzane kolejne leki. Minął tak tydzień. Najpierw dostaliśmy informację, że po tygodniu powinno to spadać, nie spadało. Potem dostaliśmy informację, że nie, że już po dwóch tygodniach powinno być lepiej. Nie było po dwóch tygodniach lepiej. Ja to tak mówię, właśnie tak sobie teraz uświadomiłam, że dla mnie tamten okres to było taka czarna dziura. Jak mówię teraz o tym, że minął tydzień, nic się nie zmieniało, to ja mam w odczuciu tak, jakby to była godzina, a przecież tydzień to jest 7 dni. 7 dni, z których ja w zasadzie nie za wiele pamiętam. Pamiętam może tylko tyle, że bardzo dużo wtedy spałam. Bardzo dużo zajmowałam się rzeczami, które odciągały moją uwagę, grałam w gry, nawet nie do końca pamiętam jakie. Bardzo dużo obowiązków zdelegowałam. Co ciekawe, wtedy odbywała się kampania sprzedażowa do Kursu Skutecznego Odchudzania, która na szczęście była. Wcześniej przygotowana, ja też wiedziałam, że no, mimo wszystko, na szczęście miałam jeszcze sporo czasu do samego rozpoczęcia kursu skutecznego odchudzania, ale też wiedziałam, że praca mi na pewnym etapie pomoże się z tym uporać. No, niemniej całą kampanię sprzedażową niemalże przeprowadziły za mnie moje współpracowniczki. Jakby ja byłam zaangażowana w bardzo niewielkim stopniu, na tyle na ile trzeba było po prostu coś zrobić. Wchodziłam w taki tryb mechaniczny. Co było dalej? Pamiętam, że chyba gdzieś po trzech tygodniach, jak już wiedzieliśmy, że no nadal ten obrzęk mózgu nie spada, była brana pod uwagę kraniotomia, czyli wycięcie kawałka czaszki po to, żeby zrobić przestrzeń dla tego mózgu, żeby on sobie dalej mógł puchnąć. Do tego absolutnie żadnych informacji na temat rokowań, to znaczy lekarze cały czas mówili nam, że mm, że jakiekolwiek rokowania będzie można postawić dopiero jak ten obrzęk w mózgu zejdzie. Będzie można wtedy dopiero ocenić skalę zniszczenia mózgu. Niemniej nas zastawiali nas na najgorsze. Jednego wieczoru została już podjęta decyzja o kraniotomii. My wiedzieliśmy, że to jest zabieg ratujący życie, więc no, że nie jest za dobrze i położyliśmy się wtedy spać z myślą, w że właśnie z rana ta operacja nastąpi. Na szczęście rano okazało się, że anestezjolog jeszcze postanowił odłożyć tą decyzję, i wtedy gdzieś właśnie po ponad trzech tygodniach nastąpił przełom i, i ten obrzęd mózgu zaczął spadać. Te trzy tygodnie to były takie tygodnie w sumie niepewności, nie wiadomo czego takich wahania pomiędzy nadzieją po pójściem w tą najgorszą stronę. Zwłaszcza pamiętam taki moment, kiedy zapytałam lekarza o to, czy mieli podobnych pacjentów. No on powiedział, że oczywiście, że mieli, bo to jest oddział neuroscience, więc mają tam takich pacjentów. W każdym razie, że no brat Kuby niestety jest na tej górnej skali, jeżeli chodzi o e, jakby ciężkość przypadku, więc e, to był bardzo trudny czas. Bardzo trudny czas, naprawdę. E, no. Niemniej, mniej. Na szczęście, kiedy ten obrzęk mózgu zaczął powoli się zmniejszać, bardzo duży postęp z dnia na dzień było widać. Do tego stopnia to w ogóle niemalże cud się wydarzył cud medycyny, czy jakkolwiek, no nawet nie wiem jak to nazwać bo w sierpniu Kuby brat przyleciał już o własnych siłach do do Polski. Do tej pory boryka się z różnymi problemami, jakby nie wchodząc w szczegóły. No ten wypadek bardzo długo jeszcze będzie z nami w tej, w tej rodzinie, i, i, i możliwe, że no brat niestety nie powróci do takiego stanu sprzed wypadku. Niemniej jakby to, czego się spodziewaliśmy, a to, co nastąpiło potem, bo naprawdę nastawialiśmy się na naukę chodzenia, mówienia, jedzenia, wszystkiego od początku. Te na szczęście rzeczy się nie wydarzyły, więc no koniec końców. W, w sierpniu, właśnie e, po spotkaniu z, z bratem, no już wiedzieliśmy, że jest dużo, dużo lepiej. Niemniej, e, ja w, zeszłym, w zeszłych odcinkach podcastu e, mówiłam o narysowaniu sobie takiej linii życia, żeby porównać. Na przykład, kiedy czujemy, że no, mamy gorszy okres w życiu, brakuje nam siły, jesteśmy zmęczeni, zestresowani, coś się psuje, żeby sobie osadzić na takiej linii czasu, co się w ogóle w naszym życiu y, wydarzyło w ostatnim czasie. I tutaj dodam do tej informacji, właśnie z tych dwóch y, ostatnich odcinków podcastu, to, żeby też pamiętać, że to, że coś się złego wydarzyło nam w życiu. Y, zazwyczaj y, Wpływ tego wydarzenia na nas nie kończy się wraz z rozwiązaniem tej sytuacji, tylko niejako my przez pewien czas jeszcze dźwigamy ten bagaż, no bo ciężko się otrzepać z dnia na dzień po takiej sytuacji, no jakiej my doświadczyliśmy, jakiej różni ludzie doświadczają, tak na życie bywa nieprzewidywalne. Więc to nie jest tak, że od razu jak było wiadomo, że będzie lepiej, to tak jakby kondycja psychiczna wraca do, do poziomu zero. No, ona była obciążona przez długi czas. Wiele rzeczy, których do tej pory się wydarzały i które ja na przykład byłam w stanie bez problemu udźwignąć, no jeżeli dołożyliśmy do tego siłę właśnie w postaci tego wypadku, to proste rzeczy stawały się naprawdę trudne do udźwignięcia, więc ja naprawdę ten okres pamiętam jako taką czarną dziurę. Równolegle... E... Pod koniec kwietnia, ze względu na no, różne czynniki finansowe, ekonomiczne, jakieś tam przewidywania, podjęliśmy decyzję o zakupie mieszkania, której absolutnie nie żałuję. No, nałożyła się w dość trochę trudnym czasie, natomiast no, zawsze z tymi decyzjami jest tak, że no, trzeba wziąć wszystkie za i przeciw. U nas po wyważeniu tych wszystkich za i przeciw doszliśmy do wniosku, że no, to jest mimo wszystko dobry moment, więc wszedł nam kolejny duży projekt pod tytułem właśnie wykonanie mieszkania, który na dobrą sprawę zaczął się dopiero we wrześniu, natomiast wraz z podpisaniem umowy byliśmy e, no, zobowiązani do wniesienia wkładu własnego, który no, nie był mały. E, fakt, że my odkładaliśmy na ten cel bardzo długi czas pieniądze, niemniej no, dla mnie jakby taki duży upływ pieniędzy z konta również był e, trudny do poradzenia sobie z różnych powodów, ze względu między innymi na to, że ja mam, e, miałam przynajmniej wtedy bo już teraz to rozpracowuję po raz kolejny na terapii, jestem zdecydowanie lepiej, natomiast dużą potrzebę kontroli, duży lęk to we mnie wywoływało. Było to świeżo też po, po wypadku, więc. Dużo rzeczy się takich nałożyło, e, też przez to, że ja musiałam zwolnić na początku zeszłego roku, a potem z kolei wrzucić wyższy bieg e, ze względu na to, że właśnie doszło do tego wykończenia mieszkania. E, no to zeszły rok naprawdę tak całościowo oceniam. Że no, oceniam jako bardzo trudne, tak? być może nawet najtrudniejsze, jak tylko gdzieś tam się upiera, uparaliśmy z wpłatą wkładu własnego, zaraz we wrześniu przyszedł remont, który też zdecydowaliśmy się z różnych powodów sfinansować samodzielnie, bez brania na ten cel kredytu, więc również była to kolejna bardzo duża, bardzo duża finansowa, no, bardzo duży finansowy projekt. Jeszcze jak do tego dołożymy to, że no ja, Magda, Kiewicz, jak mam jakieś trudności, to najczęściej uciekam w pracę. W zeszłym roku wydałam kurs psychologii dla dietetyka, wydałam wraz z dietetyką, nie na żarty, kurs redukcja od A do Z, przeprowadziłam dwa kursy skutecznego odchudzania, wydałam kurs o asertywności, wydałam pakiet ośmiu webinarów, dużo tego było. Musiało to tak wyglądać właśnie ze względów finansowych, nie niemniej to nie jest... Odcinek o tym, żeby mówić tak, co było dobrą, może, może w sumie jest, co było dobrą i co złą decyzją. Z perspektywy czasu wszystko to oceniam e, jako dobre decyzje, tak jakby efekty, które nam te decyzje przyniosły, były dobre. Co nie zmienia faktu, że w zeszłym roku byłam bardzo obciążona. No i właśnie, co doprowadziło do tego, że w sierpniu dodałam taki. E, Post, który będę bardzo długo wspominać, no a mianowicie post o tym, że przybrałam na wadze, dlatego że w tym całym zamieszaniu e, i postawieniu jako priorytet innych rzeczy moja dbałość o aktywność fizyczną, tutaj w szczególności, spadła drastycznie. Ja miałam takie dni, zwłaszcza w okresie po wypadku, że dziennie chyba nawet nie wyrabiałam 800 kroków. Jadłam powiedzmy tak, w najgorszych momentach, e, w większości zamawialiśmy jedzenie. I nie za bardzo mnie interesowało to, jakie to jedzenie jest, czy jest dietetyczne, czy nie jest dietetyczne. Tutaj będę zupełnie szczera. Generalnie w tamtym okresie, zwłaszcza po wypadku, te pierwsze 3-4 tygodnie, ja miałam wszystko gdzieś, mnie nic nie interesowało. Nie interesowała mnie masa ciała, nie interesowało mnie to, że jestem dietetykiem, że mam wiedzę. Można powiedzieć, wszystko miałam w dupie tak? I e, uważam, że miałam do tego prawo, i e, jakby każdy z nas ma e, do tego prawo, do tego drastyczny spadek aktywności fizycznej, e, który wystąpił jeszcze potem, ciągnął się przez takie 2-3 e, miesiące ze względu też na bardzo dużą ilość pracy, duża ilość stresu, która się też, znaczy napięcia, może, która się z tym wiązała, że są rzeczy, które trzeba dowieść, a leciała mnie jak na oparach, to wszystko doprowadziło. Do tego, że przybierałam na wadze i teraz oczywiście można się zastanawiać, czy można było to zrobić lepiej, no ale Magda, ty masz wiedzę, e, powinnaś to, powinnaś tamto. Jasne, że pewnie można było zrobić lepiej. E, generalnie każdy z Was ma prawo to ocenić po swojemu: ma prawo stwierdzić, że jakby nie zdałam testu e, na korzystanie ze swoich własnych rad. Szczerze mówiąc, nie, nie, nie za bardzo mnie to interesuje, dlatego że tylko ja przeżyłam to, co przeżyłam wtedy. Ja wiem, jakie to było obciążające, i też was do tego zachęcam, żebyście jakby uczyli się dystansowania od tego, co gdzieś tam uważają inni, że powinniście albo nie powinniście robić, bo to wy przeżywacie swoje życie i wy wiecie, z czym się umierzycie. Więc jeżeli ktoś z was uważa, że nie wiem, że straciłam w jego oczach, ma do tego święte prawo, natomiast. Nie za bardzo się tym przejmę, albo w ogóle się tym nie przejmę, bo mam wypracowane dość dobre, jeżeli nie bardzo dobre mechanizmy radzenia sobie z tym. I jakby w ogóle koncept samooceny polega na tym, że samo. Siebie oceniamy, więc każdy z nas e, e, samoocenę musi wypracować sobie sam. Jeżeli ją budujemy na czynnikach zewnętrznych, jesteśmy zewnątrz sterowni i budujemy swoją samoocenę na tym, co mówią o nas inni, to niestety ta samoocena będzie bardzo chwiejna. Oczywiście to jest najprostszy sposób budowania samooceny, czyli zabieganie o względy innych, bo dużo trudniej jest samemu przed sobą e, mieć e, o sobie dobre zdanie, uważać o sobie dobrze, być pewnym tego, co się robi. Jest to trudne, ja to wypracowałam pracowałam Przede wszystkim na terapii, jestem niesamowicie wdzięczna za to, że właśnie taką pracę wykonałam, bo naprawdę zwłaszcza pracując w internecie i będąc narażonym na ocenę każdego dnia, to daje niesamowity spokój i w zasadzie umożliwia robienie tego, co ja robię, więc do tego Was y, y, zachęcam tutaj też pojawia się ciekawy wątek tego czy ja na przykład w międzyczasie nie zorientowałam się, no nie wiem, po przytyciu pierwszych kilogramów, bo tak sumarycznie było ich chyba około dziesięciu ja też przyznam wam szczerze, że e, absolutnie jakby teraz w ogóle nie mam wagi i stwierdziłam, że ważenie się źle na mnie działa, moim punktem odniesienia są ubrania, moje samopoczucie to co widzę w lustrze, chociaż to też nie za zawsze był dobry punkt odniesienia bo przez bardzo długi czas widziałam siebie dużo większą niż byłam w rzeczywistości i też ten sierpień zeszłego roku to był taki moment, w którym ja się od tego oderwałam i uświadomiłam sobie, że wiele rzeczy, które widziałam w lustrze wcześniej, nie były prawdą. I tam, gdzie uważałam, że nie wiem, mam duże uda, jestem gruba, po prostu wyglądałam super. I też mam takie poczucie, że chyba było mi to potrzebne, żeby przybrać na wadze, żeby docenić to, jak wyglądałam wcześniej. I jakby teraz z, tej, z tą perspektywą żyje mi się zdecydowanie łatwiej w każdym razie Czy ja się nie zorientowałam? Po po drodze, że coś jest nie ok, że powinnam przystopować, powiem Wam szczerze, że nie. I to było dla mnie ciekawe i też takie uczące, dlatego, że ja wielokrotnie pomagałam innym osobom, które właśnie gdzieś tam z tym się mierzyły, e, że na przykład sporo przytyły i inni pytali, czy nie zauważyłaś w międzyczasie, że coś jest nie tak. E, no jak się okazuje, da się tego nie zauważyć, Ja się po prostu ubierałam w jakieś tam szersze ciuchy, aż no pewnego momentu chciałam założyć dżinsy. I jest takie powodzenie: matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale jeansów nie oszukasz. I tak było w moim przypadku, i to był taki moment, kiedy ja e, się po prostu zorientowałam. Nie dopiąłam się w te dżinsy. zaczęłam sobie dopiero porównywać gdzieś tam swój wygląd w lustrze do tego, co miałam wcześniej, bo miałam sporo zdjęć. I tak do mnie dotarło: No, Magda, przytyłaś i co teraz? Prowadzisz na internecie profil o odchudzaniu, a właśnie przytyłaś. I przyznam szczerze, że bardzo mi wtedy pomógł powrót do wpisu Moniki dzisielskiej doktor Lifestyle, który zresztą miałam przyjemność gościć w swoim podcaście, która to. Kiedyś doświadczyła dokładnie tego samego, e, prowadząc blog o odchudzaniu przy tyła i e, z tego miejsca chcę podziękować Monice za to, że się tym podzieliła. To też jest powód, dla którego ja się tym dzielę, ponieważ mi to niesamowicie wtedy pomogło, takie poczucie, że nie jestem sama, że takie rzeczy się zdarzają. U niej akurat było to na tle depresji. Ja w momencie, kiedy mierzyłam się z atakami paniki, z nerwicą lękową, z kolei schudłam. Eee, ale no, była sytu przyszło, przyszło i po mnie, że tak powiem. Eee, no i trafiła mi się w życiu taka sytuacja, pod wpływem której przytyłam. No i trzeba sobie było jakoś z tym poradzić, no bo stało się. Czasu nie cofnę. Eee, nie zrobię nic w tej sekundzie, żeby wrócić do sylwetki, którą miałam pół roku wcześniej i co teraz. Więc jak ja sobie z tym poradziłam. Po pierwsze wyszłam z założenia, że najbardziej uwalniające będzie dla mnie napisanie o tym i pokazanie się, dlatego że już w ostatnim czasie, zaczęłam, jak zaczęłam się orientować, że coś jest nie tak, to miałam poczucie takiego chowania się, że zaczynałam się gdzieś wstydzić, wychodzić. Bałam się, że ktoś mnie zobaczy i pomyślę, że ja na social mediach nie wiem, oszukuję, że nie wyglądam tak, jak. Wyglądałam wcześniej, więc stwierdziłam, że tym, co będzie dla mnie takie terapeutyczne, ze względu na wartości, które wyznaję, będzie po prostu podzielenie się tym i, i, i rzeczywiście to zrobiło. Robotę też chcę tutaj podziękować za. Odbiór, jaki wtedy, jaki wtedy otrzymałam. Po drugie, no musiałam przełknąć tą gorycz tego, co się zmieniło. Oczywiście, że wolałabym nie przytyć tak? Każdy z nas tak ma, no wolałby nie przybrać na wadze. Mówię o osobach, których celem oczywiście jest to, żeby schudnąć, niemniej stało się. No i co teraz? Jak te pierwsze emocje po tym wydarzeniu, po tym takim moim uświadomieniu sobie opadły, no to musiałam się do tego okej, okay, dobra, mleko się rozlało, teraz trzeba jakoś zaplanować strategię zebrania tego mleka żeby nie było dalej wylane, więc skorzystałam sobie z własnych narzędzi, z własnych porad, które gdzieś tam dawałam. No i rozrysowałam właśnie sobie tą linię czasu. Ona mi wtedy bardzo dużo dała do myślenia. Miałam też wizję tego, że niebawem, bo we wrześniu rozpoczynamy wykończanie mieszkania, i też dużo projektów gdzieś tam było z tym związanych, więc wiedziałam, że mimo tego, że chciałabym zacząć już tu i teraz. Teraz wracać do swojej dawnej formy, to może się okazać, że to nie jest możliwe. Więc wtedy zastanowiłam się, jaki mogę zatem wprowadzić plan minimum. Wiedziałam, że aktywność fizyczna totalnie poległa w tym okresie, więc zastanowiłam się, jaki będzie realny i możliwy dla mnie sposób prowadzenia tej aktywności fizycznej. Wiedziałam, że to musi być po prostu po najmniejszej linii oporu, więc znalazłam wtedy trenerkę Kasię, która prowadzi treningi z dojazdem do domu, treningi. EMS. Wiedziałam, że taka krótka forma bez wychodzenia z domu to będzie coś, co będzie dla mnie po prostu w tamtej chwili dostępne i to jest też ważne, żeby przyznać się przed samym sobą w takich momentach, żeby nie wyskakiwać z czymś, co wiadomo, że przerasta nasze możliwości. No ja miałam, też sobie zdaję sprawę, tak, ja miałam wtedy możliwości finansowe, nie każdy takie ma, ale tutaj nie chodzi o to, żeby kopiować coś, co ktoś inny zrobił, ale chodzi o to, żeby się zastanowić, jakie są nasze własne możliwości i moje takie w tamtym, czasie, w tamtym czasie były. Więc zdecydowałam się na te treningi, zdecydowałam się też na śledzenie swoich kroków, jakby na codzienne zakładanie zegarka po to, żeby śledzić swoje kroki, żeby zwiększyć spontaniczną aktywność fizyczną. Nie pamiętam jaki dystans kroków wtedy sobie założyłam, na pewno nie 10 tysięcy, na pewno niższy, ale jakby nie chcę tutaj wymyślać, bo po prostu tego nie, nie pamiętam. Po drugie zamówiłam też catering dietetyczny. E, też miałam taką możliwość, e, nie szłam wtedy na żadne współpracę, chociaż. Jakby zajmując się tym, co, czym się zajmuję, miałabym taką możliwość, ale stwierdziłam, że nie chcę. Nie niosłoby to zbyt dużej wartości na tamten moment, więc po prostu zamówiłam sobie ten catering dietetyczny. No i skupiłam się na tych rzeczach, które zrobić trzeba, czyli na. rozpisałam sobie projekty, które miałam do zrealizowania, po to, żeby finansowo się po prostu na tych zakrętach wyrobić. No bo przypominam, że wtedy czekało nas jeszcze wykończanie mieszkania i po prostu Powiedziałam, że ten okres... W takiej formie muszę przeczekać, że moim celem wtedy nie było drastyczne jakieś odchudzanie, czy odchudzanie nawet w ogóle, co bardziej powrót do formy, odkostnienie, że tak powiem, bo dość mocno skostniałam pod kątem formy fizycznej, nie ruszając się za dużo e, i nie doprowadzenie do, do dalszego wzrostu masy ciała, to był mój główny, e, główny cel. E, też to, na czym się skupiłam, to na odpoczynku. Zaczęliśmy sobie planować z mężem weekendowe wycieczki gdzieś poza miasto, wyraliśmy się, e, pamiętam chyba wtedy do Rzymu. Dużo odpoczywaliśmy też potem e, w takich domowych warunkach. Ja pamiętam, że dzień bez drzemki nie istniał wówczas, więc bardzo mocno się skupiłam na tym, żeby swoje zasoby też e, w tamtym czasie po prostu e, Odbudować. Ach, no i wróciłam na terapię. Tak, wróciłam na terapię, to też był bardzo ważny element, bo po prostu wiedziałam, że psychicznie no, moje zdrowie, moje samopoczucie wtedy dość mocno upadło, więc to był taki mój plan naprawczy, w dużym skrócie, który wprowadziłam. No i plan naprawczy, plan minimum i plan na przeczekanie, bo wiedziałam, że do grudnia, do momentu, kiedy planowaliśmy zakończyć wykończenie mieszkania, na zbyt wiele mnie stać nie będzie, i po prostu musiałam sobie z tym pogodzić. Także bardzo Dużo akceptacji, e, bardzo dużo wyrozumiałości wobec siebie, e, bardzo dużo takiego przekonania, że to, co robię, jest słuszne, bardzo dużo budowania dystansu wobec tego, co sobie mogą myśleć inni. E, też bardzo mocno zadbałam, żeby się nie wycofać z życia, żeby nie rezygnować na przykład z wywiadów, zrobienia sobie zdjęć, pomimo tego, że moja forma fizyczna pewnie się, myślę, że zauważalnie się zmieniła, chociaż to też e, jakby, no, no, ale ja widziałam, że się zmieniła, tak więc więc, ale mimo wszystko postanowiłam nie rezygnować z tego, nie odkładać życia na później, nie popełniać tego błędu, przed którym sama przestrzegam a mianowicie, że czekać na to aż schudnę żeby zrobić coś tam, stwierdziłam, że nie moje kompetencje się nie zmieniły nadal miałam feedback że to co robię pomaga innym osobom w drodze po lepszy wygląd i lepsze samopoczucie, więc stwierdziłam, że absolutnie nie ma powodu do tego, żeby się z tego przez swój wygląd wycofywać i to był taki okres przejściowy właśnie od sierpnia do grudnia i uważam, yy, 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 może tak, nie, nie wszystko, bo pamiętam, że catering dietetyczny był chyba tylko przez 6 8 tygodni, potem skupiłam się z kolei na bardzo prostym gotowaniu, też nie zrezygnowaliśmy całkowicie z zamawiania jedzenia, pozwalaliśmy sobie na to tylko już teraz z dbałością, żeby to było lepsze jakościowo jedzenie i mniej kaloryczne, więc to jakby to stopniowo się tutaj zmieniało, już jakby nie jestem w stanie tego tworzyć dzień po dniu, co się w Wtedy działo, też nie prowadziłam w żaden sposób, nie wiem, zapisków tego, e, po prostu gdzieś tam w głowie sobie układałam ten plan. E, I tak było mniej więcej do stycznia, do połowy stycznia. I co było dalej? Dalej doszło do momentu, w którym e, ten plan zaczął przynosić zauważalne korzyści, ale też nie tylko ten plan, no bo. E, Zniknęł, zniknął, zniknęła ta siła e, czy ta rzecz, która w dużym stopniu e, pozbawiała mnie zasobów czy angażowała moje zasoby, a mianowicie po prostu wykończyliśmy mieszkanie tak? jakby wiadomo, jakieś tam poprawki do zrobienia jeszcze było ale jakby największe, największe rzeczy były, e, były już za nami i ja to trochę widzę tak, e, że e, okres od lutego do sierpnia zeszłego roku to było takie tornado od sierpnia do grudnia to było powolne e, uprzątnięcie e, tej całej zniszczonej przez tornado infrastruktury. No i w styczniu okazało się, że ta infrastruktura jest uprzątnięta, poczułam się dużo lepiej. Poczułam, że zasoby mi wróciły, że mam więcej energii do życia, że e, mnie już potrzebuje drzemek, że mam ochotę przede wszystkim się więcej ruszać, bo to jest też to, e, że dużo osób się skupia na tym, jak się przycisnąć do tego, żeby trenować więcej. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że jak to zrobić, że skoro mi się nie chce, to jak zrobić, żeby mi się chciało, więc e, tak też te wszystkie działania, które podjęłam były po to, żeby mi się po prostu zachciało i żeby to wychodziło samo z siebie, a nie pod przymusem. E, niedługo wcześniej zrezygnowałam już z treningu FMS, dlatego że byłam gotowa e, na to, żeby e, wrócić na siłownię. Wrócić, wtedy pamiętam, że też wróciłam na Zumbę, e, ale też na moje ukochane schody. E, niedługo e, już się też wtedy w pełni przeprowadziliśmy po przeprowadzce, e, Mieliśmy, mamy bardzo blisko boks crossfitowy naszego domu, więc, no jeszcze wtedy od razu na crossfit się nie zdecydowałam, bo uważałam, że to byłby za duży krok, ale. Yy... Teraz już w sumie minął mi ponad miesiąc na crossfitie i jakby jestem na tym etapie, na tej fali. Mam nadzieję, że ona będzie trwać jak najdłużej, kiedy po prostu nie mogę się doczekać każdego kolejnego treningu. Po prostu z dnia na dzień widzę poprawę, też widzę to na zegarku w moim tempie, więc jest to taki mega fajny czas, który bardzo lubię właśnie w tej takiej drodze do powrotu, kiedy już te skutki tornada są uprzątnięte i, i, i zaczynają się odbudowywać te wszystkie no, struktury, tak, które były które zostały naruszane, teraz one się. Odbudowy, ja bardzo lubię ten okres, kiedy właśnie czuję taki progres, kiedy widzę efekty treningowe, kiedy, kiedy mi się chce. No, no Jest to uczucie, za które jestem bardzo sobie wdzięczna, że to wszystko przeprowadziłam tak, jak właśnie e, przeprowadziłam. E, nie zamawiamy już ani jedzenia, ani katarienie, znaczy jedzenie się czasem zdarza, zwłaszcza jak mamy na przykład cały dzień na działce teraz, bo też sezon działkowy wszedł. Niemniej gotujemy zdecydowanie więcej. Też wczoraj miałam nawet takie przemyślenie, że kurczę, no może. E, powinnam więcej pokazywać tego, co gotujemy na Instagramie. E, główną powodem, dla tego, którego tego nie robię, to to, że nie mam czasu robić tego w sposób estetyczny, a też gdzieś tam się naoglądałam różnych rzeczy, które zawsze wyglądają estetycznie, ale też możecie mi dać feedback, czy e, na przykład interesuje Was to, co my w ogóle tutaj w domu gotujemy, co jemy. E, mając na uwadze to, że e, jeżeli tak zdecydujecie i będziecie chcieli to wiedzieć, to ja nie do końca jestem w stanie przykładać do tego jakąś większą estetyczną... E, uwagę, więc to nie będą jakieś super turbo wystylizowane posiłki, ale po prostu do informacji tego jak my sobie z różnymi rzeczami radzimy więc też możecie dać e, znać, no i e, wiedząc, że życie bywa e, nieprzewidywalne zawsze może się zdarzyć coś e, no, co w dużej mierze wpłynie na rozregulowanie tego naszego trybu, mam nadzieję że w najbliższym czasie e, to się nie zdarzy no, a jeżeli twu twu się zdarzy, to myślę, że też po tym, co przeżyłam przez ten zeszły rok, będę zdecydowanie szybciej w stanie podjąć pewne decyzje i wprowadzić pewne założenia, które mi pomogły, bo też w sumie po raz pierwszy przeszłam przez ten cały proces tak w pełni, świadomie. Znaczy, ja wielokrotnie miałam już w przeszłości momenty, w których musiałam wrócić do formy, bo na przykład miałam operację, gdzie miałam jakby rozcięty brzuch, więc jakby. Cała siła mięśni, która tam była. Poszła. Ja też bardzo e, jakby fizycznie to, tą operację wtedy odczułam, gdzieś tam były jakieś kontuzje, no różne rzeczy mi się w życiu działy. Niemniej mam wrażenie, że to, co było teraz, e, no było takim nałożeniem bardzo wielu różnych czynników, było takie dogłębne. Nigdy jeszcze do tej pory nie miałam aż tak dużego poczucia takiej dziury w głowie e, odnośnie pewnych wydarzeń, które miały miejsce w jakimś tam czasie. To było pierwszy raz, więc e, no dość mocno to przeżyłam. No i przechodząc do wniosków. Tak, jak sobie teraz na to patrzę z lotu ptaka, bo tak się starałam Wam to opowiedzieć w takiej chronologicznej kolejności i też tłumacząc, dlaczego podjęłam pewne kroki, jestem z siebie bardzo zadowolona. Jestem z siebie naprawdę dumna, że nie uległam presji nie wywarłam sama na sobie presji, że muszę szybko, że muszę nie wiem, robić ze swojego odchudzania jakieś wydarzenie roku, bo też celowo ostatnio na Instastory właśnie jak ktoś mnie obserwuje to zaczęłam pokazywać już swoją sylwetkę, ale też doszłam do wniosku, że nie będę robić z tego wydarzenia, dlatego, że to wtedy przyciąga uwagę, jakby im więcej o czymś mówię, tym bardziej przyciągam czyjąś uwagę. Ja przede wszystkim chcę podkreślać te rzeczy związane z psychiką, a nie kierować Waszą uwagę na wygląd, dlatego, że wychodzę z założenia, że Wygląd jest efektem ubocznym, tylko dobrze ułożonej strategii, dobrze ułożonego planu i mam nadzieję, że też z tego podcastu to wybrzmiewa, jak to się stało, że teraz jakby ta moja sylwetka już się poprawia. To jest właśnie tylko i wyłącznie efekt uboczny tego, jak ja sobie poukładałam różne rzeczy w głowie i jakie plany naprawcze wdrożyłam, więc jestem z siebie bardzo zadowolona. Jestem zadowolona z tego, że się nie wstydziłam przyznać do tej zmiany, że nie chowałam tego, że byłam szczera sama ze sobą, byłam szczera z wami, bo jest to dla mnie niesamowicie ważne, że właśnie ta szczerość jest jedną z wartości, która naprawdę jest dla mnie w życiu ważna. No, i co? Pod koniec mogę powiedzieć, zachęcić Was do Was, że jeżeli oczywiście bardzo bym chciała, żeby takie sytuacje Wam się nie przytrafiały, ale życie bywa różne, że jeżeli doświadczycie czegoś takiego, żebyście mieli przede wszystkim dla siebie bardzo dużą wyrozumiałość, żebyście traktowali to, jak Wy się czujecie ponad to, co inni Wam mówią, że powinniście, że jakoś powinniście się czuć albo coś powinniście zrobić, bo tylko Wy. Przeżywacie to, co przeżywacie, tylko wy wiecie, jakie są w danym momencie możliwości. Im mniej wtedy sami sobie dowalacie wyrzutami sumienia, tym lepiej, dlatego że tych zasobów i tak w takich momentach jest mało, a wyrzuty sumienia nam te zasoby jeszcze pożerają. No i co? Zachęcam Was do bycia ze mną na Instagramie, na Instastory. Ja tam będę dalej pokazywać, jak ta droga y, przebiegała. Myślę, że już niebawem, może też zrobię takie wizualne podsumowanie, kto wie. Jakby nie, nie, nie przykładam do tego wagi na co dzień, w sensie nie sprowadzam uwagi do kwestii wizualnych na co dzień, ale myślę, że może moment, nie wiem, wakacji tego roku to, to będzie dobry moment, żeby i gdzieś tam tą sferę, która wiem, że dla wielu osób jest ważna, też pokazać, więc kto wie. Mam nadzieję, że to opowiedzenie przeze mnie tej mojej historii do czegoś się u Was przyczyni, e, zachęci Was właśnie do większej wyrozumiałości, do akceptacji tego, co się wydarzyło, dlatego, że ja bardzo często powtarzam, że akceptacja tego, co się wydarzyło, akceptacja swojego wyglądu nie przekreśla zmiany, wręcz ona ją umożliwia i też tego doświadczyłam na swojej własnej skórze, e, że e, to, że zaakceptowałam, że okej, okay, podjęłam takie, a nie inne decyzje i to się wydarzyło, mówię, można by było dywagować, czy to by się dało Zrobić lepiej czy nie, ale po co? Jakby niczego to nie zmienia, mleko się wylało, stało się to, co się stało, i to, czy ja teraz się będę nad tym zastanawiać, czy można było zrobić lepiej, czy nie, w zasadzie nic nie zmienia, a tylko pozbawia mnie zasobów, więc z takiego założenia e, wychodziłam. Więc mam nadzieję, że to będzie dla Was pomocne, e, że być może dzięki temu podcastowi też będziecie sobie lepiej radzić. Przy powrotach z takich, z takich właśnie dołków, chociaż absolutnie życzę Wam, żeby takie dołki nigdy Was nie dosięgnęły. I co, to tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za wysłuchanie go i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.